Dzień dobry wszystkim mieszkańcom miasta Poręby. Witam uprzejmie. Szczególnie gorąco witam najmłodszych mieszkańców miasta, nasze dzieci. Drogich mieszkańców miasta Poręby i naszych znakomitych gości, których mamy dzisiaj przyjemność gości w osobach pana posła Zbyszka Zaborowskiego, przyjaciela miasta pana profesora Marka Brańskiego, dużego przyjaciela i sąsiada naszego miasta, burmistrza miasta Siewierza, Zdzisława Panasiu, pana przewodniczącego Rady Miasta Gabriela Zielińskiego, panią sekretarz Halinę Firek, naszego radnego powiatowego Zbyszka Sałacińskiego i wszystkich mieszkańców i naszych gości. Kłaniam się wam wszystkim bardzo nisko. Pozdrawiam. Szanowni państwo, spotykamy się po raz piąty na piątej już edycji Światowego Festiwalu Prażone. Poręba zawsze stała. O, bardzo przepraszam, mamy przedstawiciela naszej eurodeputowanej, panią Katarzynę Mertę-Wałek. Bardzo proszę. Proszę państwa, dzisiaj jesteśmy świadkami już piątej edycji Światowego Festiwalu Prażone. Poręba, jak powiedziałem, stała zawsze na Prażonkach. Mamy swoją specyficzną recepturę i mamy jedną najważniejszą rzecz. Największy na świecie kociołek. To jest, proszę państwa, 500 porcji. Receptura znana tylko nam w Porębie. Receptura oparta na 160 kg ziemniaka, która tutaj jest złożona. Prawie 50 kg, proszę państwa, wędlin. 25 kg kiełbasy, 15 kg boczku i innych dodatków tłuszczowych. Jak również 15 kg cebuli, której wkładamy. My, porębianie, nie stosujemy innej receptury ponad tą, którą my znamy od zawsze. Nie stosujemy buraka, nie stosujemy marchwi. Jesteśmy dumni z tego, proszę państwa, że możemy promować się jako miasto między innymi w ten sposób. A to, że jest to duża atrakcja, zaświadczają dzisiaj ta frekwencja i nasi znakomici gości. Żeby nie przedłużać, aby zacząć się bawić i wysiadować, a jak najmniej mówić, moich honorowych gości zapraszam serdecznie do rozpalenia tego dużego ognia. Dziękuję bardzo. Thank you.